pokażę ci, jak szybko sparzyć kapustę na gołąbki. Odetnij tą część. To poodkrajaj i wyłóż garnek pod gołąbki. Teraz możesz delikatnie i szybko pozbyć się reszty głąba. Gotowe. Kapustę delikatnie polej olejem. Wrzuć troszkę soli. Zanurz kapustę. I pasz około 15 minut. Wyjmujemy. One same zsuwają się z główki kapusty. Spójrzcie, jakie to proste. Jak wam się podobało, łapka do góry i do zobaczenia w kolejnym filmiku.